Utrzymanie 13. emerytury, zwolnienie z PIT-u, wsparcie oddziałów geriatrycznych w szpitalach wojewódzkich, domy pomocy dziennej dla osób starszych to postulaty wyborcze Koalicji Obywatelskiej dla polskich seniorów. Plan na poprawę sytuacji osób najstarszych w kraju przedstawiła w poniedziałek 30 września na swojej konferencji prasowej Bożena Kamińska, kandydatka koalicji do Sejmu. Trzynasta pensja dla wszystkich emerytów będzie zapewniona, bo to przewidywał program Koalicji Obywatelskiej i na pewno zostanie utrzymane. Również dla aktywnych seniorów, tych, którzy osiągnęli wiek emerytalny, dalej pracują, będzie zwolnienie z PIT-u, czyli będą dodatkowo premiowani za to, że nadal zawodowo pracują na rzecz tutaj naszego środowiska, a wiemy, że rąk do pracy brakuje. Również szczególną uwagę poświęcamy na wsparcie oddziałów geriatrycznych w szpitalach wojewódzkich. Na dzień dzisiejszy brakuje nam geriatrów. Mamy 433 specjalistów w naszym kraju. Potrzeba ich zdecydowanie więcej. Tutaj też specjalny program i specjalne środki. Również domy pomocy dziennej dla osób starszych, ale w sposób szczególny chcemy również uwzględnić pomoc dla osób opiekujących się osobami starszymi. Wszyscy wiemy, że musimy My, osoby pełnosprawne, które mają swoich rodziców mocno chorych, nimi się opiekować. Często są to osoby, które nie mogą sobie pozwolić już na samodzielne poruszanie się. Dla tych osób zapewniamy w naszym programie 14-dniowy urlop wytchnieniowy, pełnopłatny. Również 6-miesięczny urlop taki zdrowotny na opiekę dla osoby z rodziny, która nie może samodzielnie funkcjonować. I też również, która potrzebuje niezbędnej opieki. Dalej idąc, wsparcie w kwocie do tysiąca złotych na leczenie osób, które są obłożnie chorych.